Dzień dobry Państwu, Anka Chylak, Środowisko Akademickie, czyli podcast Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Dzisiaj gościmy profesora Marcina Gruchałę, który jest rektorem GUMED-u Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ale także pełni ważną bardzo funkcję w prezydium KRASP, jest przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry, witam Państwa. Myślę sobie, że przyszło panu żyć w ciekawych czasach jako przewodniczącemu Konferencji Uczelni Medycznych. Objął pan to stanowisko w samym oku cyklonu pandemii i trochę to już minęło, miejmy nadzieję, to oko cyklonu już się odsunęło. I wiadomo, że wszystkich nas ten czas bardzo przeorał. Przeorał uniwersytety, które nie mogły prowadzić zajęć bezpośrednich, badań. Co w przypadku uczelni medycznych jest kluczowe, tak? Nie da się zdalnie studiować medycyny w pełni. Uczelnie medyczne włączyły się też w same zadania walki z COVID-em. Studenci szczepiali, testowali starszych lat, studenci także pomagali na samych oddziałach, prawda? To wszystko wiadomo i pan jako ten przedstawiciel wszystkich uczelni medycznych w Polsce, ile ich jest? 12 uczelni plus Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, które również jest członkiem KRAUM-u i dwie uczelnie stowarzyszone z KRAUM-em, to jest Zielonogórski Uniwersytet oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Te wszystkie uczelnie jakoś każda w specyficzny sposób musiały poradzić sobie zarówno ze swoją zwyczajną misją, codzienną misją, jak i z tymi zadaniami, które pandemia narzuciła. Ale ciekawi mnie, co wy, jako najbardziej doświadczona gałąź uczelni przez pandemię, czego się nauczyliście po pandemii? Jakie możecie wyciągnąć wnioski na przyszłość? Ja powiem tak, uczelnie medyczne, które znalazły się, tak jak pani nazwała, w całym oku cyklonu czy w środku zamieszania, było im zarówno trudniej w pewnych aspektach, jak i w pewnych aspektach łatwiej. Może powiem, dlaczego łatwiej. Pewnie dlatego, że nam, rektorom, dziekanom uczelni medycznych, którzy jednak w ogromnej liczbie są lekarzami bądź posiadają pewne wykształcenie medyczne lub mają bezpośredni dostęp do specjalistów z zakresu epidemiologii, chorób zakaźnych, wirusologii, dużo łatwiej było podejmować pewne decyzje organizacyjne dotyczące sposobu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, studentom. Łatwiej nam było podejmować decyzje o kontynuowaniu pewnych zajęć, o przerywaniu. Na pewno wiedza medyczna jako taka była tutaj nam bardzo pomocna i nie musieliśmy szukać tej, powiedzmy, ekspertyzy na zewnątrz, a zwłaszcza rektorzy, którzy jednak w ogromnej większości są lekarzami, łatwiej tutaj było podejmować zdecydowanie decyzje. Co więcej, często wielu naszych przyjaciół, rektorów innych uczelni zwracało się nawet w takich kontaktach personalnych o pewną radę, jak się zachować, jakie decyzje podjąć, na co pozwolić. Wiemy, że na początku uczelnie podejmowały nawet same decyzje o zawieszeniu pewnych zajęć. Także tutaj na pewno żeśmy też tą wiedzą dzielili się z innymi, radziliśmy sobie wszyscy jak mogliśmy. Dlaczego nam było trudniej z kolei? Na pewno dlatego, że znaleźliśmy się też w pewnym sensie na pierwszej linii walki. Uczelnie medyczne to są uczelnie, które są organami założycielskimi dla szpitali klinicznych, dla innych podmiotów ochrony zdrowia, różnego rodzaju centrów medycznych, przychodni, które, no tak jak cały system, musiały się przeorganizować, bardzo często zmienić swoją działalność, przeorganizować personel,
który często jednocześnie jest zaangażowany i w proces dydaktyczny, i w badania naukowe, do czegoś zupełnie innego, bo priorytetem stało się jednak zapewnienie ochrony zdrowia zarówno osób chorujących na COVID, jak i osób chorujących na inne schorzenia, które przecież nie zniknęły. Tak jak na przykład nasz duży szpital kliniczny w Gdańsku jest największym w regionie ośrodkiem onkologicznym, transplantacyjnym. Naszym priorytetem było utrzymanie przede wszystkim tej działalności bez uszczerbku, żeby ci pacjenci, których życie było zagrożone z powodów innych niż COVID, otrzymywali nadal pomoc, która im się należy. No i oczywiście to, co też pani poruszyła, czyli no nikt z nas, nazwijmy to myślących zdroworozsądkowo, nie wyobraża sobie kształcenia pielęgniarki, położnej, lekarza, ratownika medycznego, diagnosty laboratoryjnego wyłącznie zdalnie. A epidemia no, przyszła w pewnym sensie znienacka i nie mogliśmy, tak jak to zrobiło wiele uczelni, przekonwertować nauczania całkowicie na sposób zdalny. Raz, żeby zachować jakość kształcenia i dwa, żeby sprostać wymogom standardów kształcenia na kierunkach regulowanych, a większość kierunków medycznych należy do kierunków regulowanych. Co więcej, niektóre z tych kierunków są również regulowane na poziomie dyrektyw unijnych, jak na przykład kierunek lekarski. Tutaj my musimy dbać również o to, żeby dyplomy, które zostały wydane studentom w zeszłym roku chociażby, były dyplomami ważnymi. Ważnymi nie tylko w Polsce, ale ważnymi również w Unii Europejskiej, żeby nikt nigdy nie zakwestionował dyplomu żadnej uczelni medycznej, tylko dlatego, że kształcenie studenta przypadło na okres pandemii. Dlatego musieliśmy bardzo szybko, dosłownie w przeciągu dni czy kilku tygodni, dokonać weryfikacji treści nauczanych, sposobu nauczania, planu zajęć i dokonać oceny, które z efektów kształcenia mogą być realizowane bez uszczerbku w trybie zdalnym bądź hybrydowym, a które muszą zostać zrealizowane w sposób kontaktowy. Tym bardziej, że przecież epidemia rozpoczęła się powiedzmy w marcu, a mieliśmy jeszcze praktycznie no, kilka miesięcy kształcenia, zwłaszcza studentów ostatnich lat, którym trzeba było zapewnić realizację pełnego programu i wydać dyplomy. I czy naprawdę te dyplomy, nie mówię nawet o tych studentach ostatnich lat, ale czy ten rok przerwy jest do nadrobienia jest... I to, co mogę powiedzieć ze strony uczelni medycznych, że uczelnie medyczne nie mogły sobie absolutnie pozwolić na rok przerwy. Myśmy wrócili do zajęć kontaktowych bardzo szybko. Bardzo wiele zajęć kontaktowych odbywało się już w kwietniu, maju. Część z nich prowadziliśmy zajęcia kontaktowe w czerwcu i również w czasie wakacji we wrześniu. Pomimo tego, że studenci nie byli zaszczepieni, prowadziliśmy akcje wymazowe wśród naszych studentów, którzy odbywali wymagane praktyki. Uczelnie medyczne praktycznie nie miały przerwy w swoim działaniu kontaktowym. Dużo łatwiej było już prowadzić zajęcia w kolejnym roku, który już żeśmy mieli tą świadomość, że będzie rokiem pandemicznym i że nie będziemy mogli działać tak, jak działaliśmy przed wiele dziesiątków lat wcześniej. Czyli przygotowaliśmy się do tego i zaplanowaliśmy już nauczanie hybrydowe. I to jest ta główna korzyść, bo myśmy dzięki pandemii zostaliśmy zmuszeni do przemyślenia, w jaki sposób najbardziej efektywny nauczać
naszych studentów, czyli które treści tak naprawdę są dla nich najważniejsze, jakie umiejętności są dla nich najważniejsze, jakie mogą być nauczane nawet z lepszym skutkiem w trybie zdalnym, z wykorzystaniem różnego rodzaju narzędzi informatycznych, które żeśmy w bardzo szybkim tempie poznali. Ja myślę, że gdybyśmy chcieli taką reformę nauczania przeprowadzić w czasach pokoju, to potrzebowalibyśmy nawet w perspektywie naszej gdańskiej uczelni zapewnie kilku, co najmniej kilku, jeżeli nie kilkunastu milionów złotych na wieloletni program reformy nauczania, a tutaj odbyło się to, nie chcę powiedzieć bezkosztowo, bo koszta też naszej działalności istotnie wzrosły, ale odbyło się to niezwykle sprawnie, dzięki tak naprawdę niesamowitym ludziom, nauczycielom, doktorantom i studentom, którzy też bardzo aktywnie włączyli się w ten proces przygotowania, pewnego feedbacku oceniającego jakość prowadzonych zajęć. Myślę, że to per saldo na pewno studenci nie stracili, a być może nawet zyskali. Nasz samorząd studencki przeprowadzał takie badania wśród naszych studentów i część zajęć prowadzonych w dobie pandemii w sposób hybrydowy została oceniana jako bardziej efektywna niż takie zajęcia prowadzone całkowicie w sposób kontaktowy wcześniej. Także myślę, że to są przede wszystkim te korzyści z punktu widzenia uczelni medycznych. Czy to jest doświadczenie GUMED-u? Ja myślę, że to jest doświadczenie szersze, nie tylko GUMED-u, ale chyba w większości uczelni medycznych, bo właśnie dzięki Kraumowi i wymianie doświadczeń, dzięki funkcjonowaniu konwentów dziekanów w ramach Kraumu, ta wymiana doświadczeń odbywała się praktycznie na bieżąco i można powiedzieć, że te problemy, rozwiązania na wielu uczelniach są bardzo, bardzo do siebie zbliżone. Chyba dobrze, bo zawsze, powiedzmy, opierając się na pewnej mądrości zbiorowej, jest łatwiej znaleźć optymalne rozwiązanie. Mądrość zbiorowa prowadzi mnie na jeszcze wyższy stopień abstrakcji, czyli do konferencji rektorów akademickich szkół polskich. Na ile tutaj ta wymiana doświadczeń z przewodniczącymi konferencji tych zupełnie odmiennych dziedzin nauki, czy z pana kolegami i koleżankami, którzy zarządzają uczelniami o innych jednak profilach, o innych wyzwaniach, na ile jest to dla pana ważne, czy pomocne, na ile ta wymiana już nawet poza pandemią, abstrahując od tego bardzo ważnego ostatnio, ale niewiecznego kryterium, czy ta wspólnota szerzej nadal ma ten sens wymiany doświadczeń? Powiem tak, jedna to jest oczywiście pewna wspólnota wartości, która jest najważniejsza i my musimy pamiętać i uważam, że KRASP jest taką, myślę, można powiedzieć instytucją, która w pewnym stopniu stoi na straży takich wartości jak nauka, prawda, wiedza, przekazywanie wiedzy. To jest, myślę, że to są pewne uniwersalne wartości, o których trzeba pamiętać, bo tak naprawdę wszystko inne zawsze jest pewną pochodną. I nawet jeżeli gdzieś tam ktoś z nas w jakimś momencie życia na wskutek różnych zawirowań, gdzieś mu pewne działania czy decyzje gdzieś odejdą od tych wartości, to ten punkt odniesienia, jaki stanowi KRASP czy konferencje takie, nazwijmy to, branżowe, jest zawsze bardzo ważny.
Bardzo ważne, żeby ten punkt odniesienia mieć. Gdyby uczelnie funkcjonowały, nie tworząc żadnej szerszej wspólnoty, myślę, że one by dryfowały, każda w swoim kierunku i pewnie po jakimś czasie by stanowiły twory kierujące się być może nawet zupełnie odmiennymi wartościami, co by nie było dobre. Druga rzecz to jest też pewna wspólnota, już powiem wprost, funkcjonowania według pewnych wspólnych zasad, według pewnych wspólnych przepisów prawnych, według wspólnych ustaw, wspólne problemy i wspólna reprezentacja świata akademickiego na zewnątrz wobec władz państwowych, czasami władz samorządowych, ustawodawcy, to jest bardzo ważne. Nasz głos w pojedynkę jest bardzo mało słyszalny. Natomiast głos z poziomu KRASP-u jest jednak głosem środowiska. Środowiska, które reprezentuje z jednej strony ogromną rzeszę ważnych uczelni, wysokiej klasy specjalistów, nie tylko jeśli chodzi o naukę i świat akademicki, ale też często specjalistów w pewnej dziedzinie zawodowej, fachowej. I tutaj te stanowiska zajmowane przez KRASP, czy tak jak w przypadku uczelni medycznych przez Crown, w moim odczuciu nie są stanowiskami bez znaczenia. Nawet jeżeli nie są zawsze brane pod uwagę przez rządzących, to one zostają i przynajmniej funkcjonują w ich świadomości jako pewien sygnał wysłany w stronę tych, którzy tworzą naszą rzeczywistość. Także ja uważam, że takie ciała są bardzo ważne i trzeba dbać o ich funkcjonowanie. Trzeba je w pewnym stopniu pielęgnować i tutaj znowu ja bardzo żałuję, że ten okres pandemii był pewną ponadroczną przerwą w możliwości bezpośrednich spotkań. Zarówno w ramach Kraumu, jak i KRASP-u. Spotkania zdalne nie są w stanie w pełni zastąpić bezpośrednich kontaktów, budowania wzajemnego zaufania, które opiera się właśnie na czasami by się wydawało nieznaczących dyskusjach, ale w tych dyskusjach ludzie przede wszystkim identyfikują to, że ważne są dla nich te same wartości. I wokół tego buduje się zaufanie i później na tym zaufaniu dużo łatwiej podejmuje się wspólne decyzje nawet w sprawach trudnych dla środowiska. Taką miałam myśl, że rozmawiając z Państwem, z rektorami tak często w tym podcaście, czuć taką niesłychaną różnorodność i bogactwo Waszych doświadczeń, dróg, osobowości i że tak po ludzku, ale może to dziecinna myśl, że to jest jakieś takie niezwykłe poczucie bycia rycerzem okrągłego stołu. Czy nie ma Pan takiego wrażenia, czy nie patrzy Pan na tych swoich kolegów jako na poszczególne osoby, tylko jednak w KRASP macie swoje stanowiska, reprezentujecie jakieś konkretne grupy interesu? Ja myślę, że każdy rektor, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, pełni przede wszystkim rolę menadżera. Czy to się nam podoba, czy nie. I tak naprawdę odpowiada za funkcjonowanie i rozwój swojej uczelni. I podejmując decyzję o kandydowaniu na rektora, przede wszystkim trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to jest zadanie, któremu trzeba poświęcić bardzo wiele czasu i bardzo dużo swojej energii i zaangażowania kosztem tak naprawdę być może z pewnych swoich ambicji zawodowych, naukowych. Nie chcę mówić, że kosztem jakichś osobistych poświęceń, bo przecież każdy z nas podejmuje tą decyzję w sposób pełni świadomy, ale
Bycie rektorem to jest przede wszystkim funkcja zarządcza i menadżerska. Być może czasami pewni starsi koledzy mówią mi, że no, kiedyś bycie rektorem to było przede wszystkim ściskanie rąk, wygłaszanie przemówień, wręczanie dyplomów, świat toczył się wolniej. Być może tak było, chociaż ja nie wierzę w takie opowieści, że kiedyś to było tak lekko. Myślę, że zawsze były wyzwania i nigdy nie było łatwo. Ale dzisiaj żyjemy w bardzo konkurencyjnym świecie i ponosimy przede wszystkim ogromną odpowiedzialność za rozwój naszych uczelni, a poprzez to za możliwości edukacyjne naszego kraju i pozycję naukową kraju. Dlatego odpowiedzialność jest duża, zadań jest wiele i KRASP stanowi też taką platformę, bym powiedział, wymiany doświadczeń też tych takich, bym powiedział, wprost zarządczych, menedżerskich. I to jest bardzo ważne, tym bardziej, że ta różnorodność, o której pani mówiła, my mamy w KRASP-ie przecież rektorów, którzy są profesjonalistami w zarządzaniu, są profesjonalistami w ekonomii, są profesjonalistami w innych dziedzinach, które wprost mogą wiązać się z zarządzaniem uczelnią, ale mamy takich rektorów jak ja, którzy są kardiologami i są, nazwijmy to, menadżerami, hobbystami, ale nie da się od tego uciec. To jest zarządzanie z wszelkimi konsekwencjami z tym związanymi. Także ja bym nie patrzył tutaj, nie nazwałbym tego jakimś gronem wybrańców, rycerzami. To jest konkretne zadanie do wykonania w sposób po prostu profesjonalny. Być może to jest podejście medyka, który też na co dzień ma po prostu profesjonalne zadania do wykonania, ale ja tak do tego podchodzę. Mówił pan o głosie KRASP i tym, czy jest słyszany, czy nie, i że i tak powinien brzmieć. Faktycznie ostatnie miesiące pokazują, że większość tych najważniejszych stanowisk, które KRASP do ministra nauki czy wobec projektów ustaw wystosowuje, nie spotykają się z reakcją żadną albo z odpowiedzią. Natomiast może ma pan rację, dobrze, że są i one być może są też znakiem dla całego środowiska naukowego, dla waszych pracowników, że te wartości są nadal w centrum, że autonomia uczelni, badań jest dla was priorytetem. Natomiast nie tylko KRASP zmaga się z tym światem polityki. Pan jako przewodniczący KRAUM-u przeżył już w krótkiej do tej pory kadencji. Dwa momenty, kiedy cała opinia publiczna i politycy i media zaciekawiły się właśnie tym, jak rektorzy zarządzają uczelniami medycznymi. Mówię tu o aferze kilku celebrytów, którzy zostali szczepieni poza kolejnością w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. I mówię też o aferze, która wybuchła po podsłuchaniu jakichś kilku zdań rozmowy profesorów o egzaminach anatomii, czy one są wystarczająco trudne, czy nie. I kiedy obserwowałam te burze medialne i te głosy polityków, pomyślałam, jak bardzo samotni są rektorzy uniwersytetów medycznych. Jeżeli są zostawieni sobie i potem nagle wszyscy możemy, siedząc w fotelu, oceniać, czy ten rektor się w ogóle nadaje do tego, aby dalej rządzić całą gigantyczną instytucją, tysiącami studentów, tysiącami pracowników szpitali i oddziałów. Czy takie zainteresowanie właśnie przy wyjęciu z kontekstu jakichś drobnych, podsłuchanych zdań czy podejrzanych zdjęć z korytarza, jak pan traktuje takie nagłe zainteresowanie? Czy ono może cokolwiek dobrego przynieść? Większe zrozumienie waszej pracy i ogromu waszych obowiązków, czy tylko musicie się wybronić w danej konkretnej sprawie i iść do przodu? Ja powiem tak, ja uważam, że funkcjonujemy w demokratycznym kraju, funkcjonujemy w
tak jak większość uczelni, jako uczelnie publiczne, wydajemy publiczne pieniądze, powinniśmy działać całkowicie transparentnie. I wszystkim obywatelom należy się pełna informacja, w jaki sposób uczelnie, oczywiście uczelnie medyczne w tym również, działają, dlaczego są podejmowane takie, a nie inne decyzje, i każdy obywatel, a w tym również media, mają prawo zadawać pytania. I naszym obowiązkiem, no obowiązkiem rektorów, jest na te pytania odpowiadać i, no i działać transparentnie. To nie zawsze jest proste. Czasami popełniamy również pewne błędy w tej komunikacji z mediami, czy nawet wobec własnych środowisk, i życie bezlitośnie nas wtedy traktuje, bo taki jest dzisiaj świat. Człowiek jak coś powie, to zanim wróci do gabinetu, to już jest ileś komentarzy w internecie odnośnie jego wypowiedzi no ale sprawa już poszła, tak? I być może wcale nie do końca to miał na myśli, ale nie możemy się obrażać na to, jaki jest dzisiaj świat. Uczelnie, czy im się to podoba, czy nie, rektorzy, czy im się to podoba, czy nie, wszyscy podlegamy osądowi publicznemu. I dobrze, że ten osąd publiczny jest, ponieważ zawsze pewna refleksja dzięki temu może się wzbudzić. Mnie na pewno łatwiej jest się odnieść do sprawy, nazwijmy to, gdańskiej, ponieważ no, bezpośrednio w nią byłem zaangażowany jako rektor. I muszę powiedzieć, że niezależnie od wszystkiego, ta cała bardzo dla nas trudna sytuacja i nieprzyjemna, ujawniła pewne nieprawidłowości w funkcjonowaniu uczelni, w procesie komunikacji między studentami, zwłaszcza pierwszego roku, którzy dopiero co przychodzą na uczelnię, czują się bardzo niepewnie, a władzami uczelni uświadomiła też to, że uczelnia być może w zbyt małym stopniu na przestrzeni lat zmieniła się czy dostosowała się do pewnych standardów dzisiejszego funkcjonowania społeczeństwa. I myślę, że z takich kryzysowych sytuacji trzeba przede wszystkim wyciągać wnioski i zawsze rzeczywiście dobrze się przyjrzeć, rozejrzeć w sytuacji. Jeżeli rzeczywiście gdzieś został popełniony błąd, czy jeżeli gdzieś jest jakieś miejsce, które wymaga naprawy, to trzeba umieć stanąć w prawdzie, uderzyć się w piersi i powiedzieć: tak, robiliśmy źle, tu gdzieś coś nie zadziało. Być może mieliśmy dobre intencje, podejmując decyzję o, nie wiem, o zaszczepieniu kogoś, ale nie do końca żeśmy zrozumieli jakieś wytyczne ministerstwa, albo tak nie doceniliśmy jakichś sygnałów, które trafiały do nas ze strony studentów odnośnie sposobu nauczania czy weryfikacji efektów kształcenia. Trzeba umieć się przyznać do błędów czy pewnych niedopatrzeń czy niedoskonałości, bo uczelnie są niedoskonałe. Wszystkie twory są niedoskonałe i czasami rzeczywiście świat akademicki, mam wrażenie, ma z tym problem, przyznaniem się do tego, że jest niedoskonały albo że w jakimś stopniu nie przystaje do oczekiwań dzisiejszego świata. Środowisko akademickie ma, co jest jego też pewną wartością, ma pewną tendencję do konserwatyzmu i to czasami powoduje pewne sytuacje kryzysowe. Dla mnie to jest naturalne. To jest naturalne. Ja zawsze uważam, że przede wszystkim problemów nie należy zamiatać pod dywan,
należy stanąć w prawdzie, wyciągnąć wnioski i wprowadzić działania korygująco-naprawcze. To bardzo piękna droga, jaką pan widzi w rozwiązywaniu takich spraw, ale faktycznie chyba obserwując te burze, widzieliśmy te realia dzisiejszego świata, to znaczy nie szukano sposobu czy powodu jakiegoś nieporozumienia, żądano głowy rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Druga sprawa także rewolucyjnie miała być rozwiązana, to znaczy ministerstwo miało sprawdzić, jakie są pytania w egzaminach dotyczących anatomii, czyli czymś, co właściwie każdy z nas idąc do lekarza ma głęboką nadzieję, że on to naprawdę wykuł na piątkę i cały czas tą wiedzą dysponuje. Czy pan jako szef Kraumu czuł, że musi bronić rozsądnego rozwiązania tych problemów? Ja myślę, że rozsądne rozwiązanie jest zawsze konieczne i priorytetem jest to, żeby absolwenci posiadali wszystkie, nazwijmy to, pełną wymaganą wiedzę i umiejętności. Aczkolwiek tutaj też trzeba sobie zdawać sprawę, że nauczanie medycyny jest niełatwe i wiedza medyczna rozwija się w ogromnym tempie. Ten zakres wiedzy medycznej jest dzisiaj przeogromny i nie można nauczać medycyny tak, jak to robiono 50 lat temu czy 100 lat temu. Nie możemy ignorować tego, że dzisiaj istnieje, że ta wiedza jest niezwykle dynamiczna i nie tylko, że istnieje możliwość korzystania z pewnych źródeł wiedzy zewnętrznej, ale co więcej, istnieje po prostu konieczność korzystania z tych źródeł. Oczekiwanie, że medyk, nie chcę powiedzieć lekarz, bo w ogóle medyk, tak? Bo to jest wiele zawodów medycznych, wobec których stawia się bardzo wysokie oczekiwania, będą mieli wszystko w głowie, jest utopią. To nie te czasy, tak? Ja bym się bał pójść do lekarza, który będzie miał wszystko w głowie, a jeszcze bardziej bym się bał pójść do lekarza, który by uważał, że ma wszystko w głowie i że nie musi gdzieś tam sięgnąć, sprawdzić, upewnić się w źródle zewnętrznym, czy coś się chociażby nie zmieniło, tak? Od ostatniego pacjenta, którego leczył z podobnym problemem. Także uczelnie medyczne muszą zarówno swój sposób nauczania dostosować do dzisiejszego obrazu nauk medycznych, jak i dostosować do tego też pewien poziom wymagań. Bo my nie możemy bez końca dokładać studentom kierunków medycznych kolejnych przedmiotów i zakresu wiedzy do zapamiętania. To jest po prostu fizycznie niemożliwe. Jeżeli chcemy, żeby oni posiadali pewną nową wiedzę z jakiegoś zakresu, to my się musimy zastanowić i podjąć decyzję, z czego my rezygnujemy w nauczaniu, bo inaczej i w naszych wymaganiach wobec tych studentów, bo inaczej to jest droga donikąd. I takich decyzji nie podejmuje się prosto. I myślę, że ta cała historia z anatomią też zainspirowała nas do pewnego procesu zweryfikowania również zakresu nauczania i zakresu wymagań w pewnych przedmiotach. Już nie chcę mówić tylko o anatomii, ale w ogóle w pewnych przedmiotach, których uczymy, bo tych przedmiotów bardzo obszernych jest bardzo wiele. Tak? To jest nie tylko anatomia, to jest histologia, to jest cała biochemia, tak? Biologia molekularna, to jest farmakologia. Przecież my mamy coraz więcej nowych leków. Mój podręcznik do farmakologii był może gruby na 5 cm. Dzisiaj ten podręcznik jest gruby na 20 cm. Przecież człowiek jest tylko człowiekiem.
Ja myślę tak z punktu widzenia medyka, który ma za sobą też już troszkę stażu pracy. Oczywiście pewien zasób wiedzy podstawowej i umiejętności jest konieczny. I my musimy na naszych uczelniach jasno określić, jaki jest ten kanon pewnego minimum, które gwarantuje bezpieczeństwo pacjenta. I natomiast to, o co musimy przede wszystkim zadbać, to nauczenie naszych absolwentów, naszych studentów sposobu pozyskiwania wiedzy, uaktualniania tej wiedzy i sposobu, ja to nazywam, lekarskiego, medycznego myślenia, rozwiązywania problemów, czyli pewnego warsztatu medycznego. To jest niezwykle ważne, a jeżeli nawet ten absolwent nie będzie miał stuprocentowej wiedzy o jakiejś jednej z tysiąca chorób, nazwijmy to X, to ważne jest, żeby on potrafił zdać sobie z tego sprawę w odpowiednim momencie i być w stanie jak najszybciej tą wiedzę w swoim życiu profesjonalnym uzupełnić. I to leży w interesie społeczeństwa i to leży w interesie nas wszystkich. To jest trudne, ale od tego są uczelnie medyczne, żeby cały czas nad tym pracowały, żebyśmy się wszyscy mogli czuć bezpiecznie, chodząc do lekarza, czy korzystając z usług fizjoterapeutów, czy innych zawodów medycznych. Mówił Pan o pewnym konserwatyzmie, który jest wpisany w zarządzanie uczelnią. Jest to naturalne i zrozumiałe. Siedzimy w gabinecie pełnym gdańskich mebli, a więc tradycja zobowiązuje, a tymczasem jest pan zamieszany dość mocno w coś, co wydaje się zupełnie rewolucyjnym, a nie konserwatywnym pomysłem, czyli z gdańskim związkiem Fahrenheita. Co to takiego? A ja myślę, że to jest bardzo konserwatywny pomysł, bo to jest właśnie powrót do korzeni, do uniwersytetu, który powinien być pewną jednością. Ja myślę, że tak jak mieliśmy za sobą pewien okres specjalizowania się uczelni, pewnego rozdrobnienia, tak dzisiaj widzimy, że tak naprawdę w nauce, w dydaktyce potrzebna jest współpraca. I Związek Fahrenheita jest przedsięwzięciem, inicjatywą trzech gdańskich uczelni, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Gdańskiej, które postanowiły jeszcze bardziej zintegrować się w zakresie współpracy i współdziałania ze sobą po to, by efektywniej wykorzystywać nasze zasoby. Czy nie zatracicie indywidualności? Sam związek ja traktuję jako pewien okres narzeczeństwa. I w tym okresie narzeczeństwa będzie bardzo ważne, jak ci być może przyszli małżonkowie ułożą sobie relacje między sobą, tak żeby przy zachowaniu właśnie pewnego poczucia własnej wartości, odrębności, również korzystać z korzyści wynikających z uwspólnienia pewnych działań. Ja osobiście uważam, że to jest dobry kierunek. Oczywiście ta droga jest niełatwa, bo zawsze budzą się obawy, że ktoś może coś stracić. Nawet tak niektórzy się śmieją, że no jak, no tak jest trzech rektorów, a tak być może w przyszłości będzie jeden, czyli tej chwały będzie mniej. Ale myślę, że też bardzo wiele jest do zyskania. I tak naprawdę przecież chodzi o to, żeby Gdańsk stał się przede wszystkim dostrzegalnym miejscem na mapie akademickiej, na mapie uniwersyteckiej Europy. I już dzisiaj wiemy, że gdybyśmy tak wprost połączyli nasze uczelnie, to być może nawet byśmy zajęli trzecią pozycję w kraju jako ośrodek akademicki, a wliczając do tego jeszcze pewien współczynnik synergii,
moglibyśmy osiągnąć więcej. Ja myślę, że mamy bardzo sprzyjającą atmosferę współpracy w tej chwili w środowisku akademickim gdańskim. Pozycja tych trzech uczelni jest pozycją dość mocną. Dwie z nich są w pierwszej dziesiątce uczelni badawczych. Trzecia jest w drugiej dziesiątce. To świadczy o tym, że połączenie silnych powinno dać coś naprawdę silnego. A razem jest łatwiej rozwiązywać wiele problemów. Bardzo liczę, że to może być dobry kierunek. Jak będziecie się nazywać, jeśli się połączycie? Dzisiaj nazywamy się Związkiem Uczelni w Gdańsku imienia Daniela Fahrenheita. Promujemy taką moim zdaniem bardzo wdzięczną nazwę angielską Fahrenheit Universities. Mi się to bardzo podoba. Być może w przyszłości będzie to Fahrenheit University. Będzie wtedy bardzo łatwa transformacja. Wspaniale. To ja mam nadzieję, że usłyszymy się kiedyś za parę lat z rektorem Fahrenheit University i porozmawiamy o tym, jakie nowe spojrzenie, takie zjednoczenie uczelni, mocnych uczelni już teraz, tak jak pan profesor mówił, daje. Bardzo to ciekawe i myślę, że całe środowisko akademickie obserwuje was z dużą uwagą. Bardzo dziękuję za tę naszą dzisiejszą rozmowę. Rozmawiałam z profesorem Marcinem Gruchałą, który jest zarazem rektorem jednej z trzech uczelni w Związku Fahrenheita Zjednoczonej, czyli Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przewodniczącym konferencji wszystkich rektorów akademickich uczelni medycznych w KRAS. Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.